Kochani, wiosna nas nie rozpieszcza w tym roku długo. Zimne egzotyki rosnąć nie chcą, ale palma nie zawiodła. Kwitnie przepięknie Trachycarpus fortunei. Ale czy to, że on kwitnie, to jest coś więcej niż tylko efekt wizualny? Czy daje coś pszczołom? Czy to jest istotne, czy to jest dziewczynka, czy chłopczyk? I czy mamy szansę doczekać się z tego owoców? O tym i jeszcze kilka informacji o nim dzisiaj. Dzień dobry. Dziś będzie to pewnie trochę śmiesznie wyglądało, bo chłopak mi się będzie sypał na głowę, bo już niestety przekwita i od tego zacznijmy, że to jest chłopak. Moi drodzy, palma Trachycarpus, albo dziewczynka, albo chłopczyk, w tym przypadku chłopczyk. Po czym poznać chłopczyka, moi drodzy? No najprościej jest oczywiście po kwiatostanach, kiedy one są już rozwinięte. Spójrzmy sobie na nie z bliska, przepięknie wyglądają, są takie żółciutkie. I to jest pierwsze, co wskazuje na chłopaka. Żółciutkie jak kanarek, jak taki kurczaczek. Dziewczyna zdecydowanie jest dużo bardziej bledsza. I nie robi takiego efektu wow. Te kwiaty są zdecydowanie fajniejsze, zdecydowanie ładniejsze i dużo częściej też takie tłustsze, grubsze, bardziej okazałe. Dziewczynki zdecydowanie jak taka trochę córka młynarza. Takie trochę bardziej białe, trochę bardziej zielonkawe i bardziej wydłużone, nie takie mięsiste. I można to już stwierdzić, moi drodzy, kiedy te kwiatostany zaczynają się wysuwać, kiedy wychodzi nam ta kolba tutaj z pnia. U dziewczynek one wychodzą niżej, u chłopaków wyżej. To jest akurat mało istotne, ale te damskie są takie bardziej podłużne, faliczne. Chłopaki natomiast to wychodzi nam takie jajo. Pokazywałam Wam to przy okazji właśnie Wielkanocy, bodajże na grupie na Facebooku. Takie właśnie okrągłe i to się nam troszeczkę inaczej niż z ludźmi kojarzy, bo zazwyczaj to, co bardziej okrągłe, kojarzy nam się z paniami, a to, co bardziej podłużne z facetami, no tu jest dokładnie odwrotne. Nie ma to zupełnie, moi drodzy, znaczenia, czy kupimy sobie dziewczynkę, czy chłopca. Żeby w ogóle to stwierdzić po kwiatach, to już musimy mieć całkiem zacną palmę. Taki mały trach niestety nie będzie nam kwitł, chociaż już zdarzały się egzemplarze, które kwitły przy takim 1,20 m pnia, powiedzmy, już kwiat nam się może zdarzyć. Ponieważ roślinka jest dwupienna i mamy dziewczynki i chłopczyków, no to musimy mieć obydwie te rośliny, żeby doszło do zapylenia i żeby z tych kwiatów można było doczekać się owoców, które niestety jadalne nie są, no ale do uprawy już palm z nasion jak najbardziej się nadają. Podobno zdarza się, że zdarzają się rośliny, które wytwarzają kwiat o obu płciach i wtedy możemy się doczekać tych owoców, ale ja bym to zostawiła raczej w kategorii ciekawostki, mitu i nie liczyłabym na to absolutnie zakupując Trachycarpusa. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o uprawę, to czy dziewczynka, czy chłopczyk, nie ma to żadnego znaczenia. Jest to tylko ten chwilowy efekt wizualny tych kwiatów, zupełnie inaczej niż w przypadku trawy pampasowej, gdzie tutaj jest duża różnica, czy mamy kwiatostany męskie, czy żeńskie i te żeńskie są bardziej pożądane, ale jeżeli chodzi o pielęgnację, ozimowanie, tutaj nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dodatkowym atutem tylko tych kwiatów, czy żeńskich, czy męskich, jest to, że uwielbiają je pszczoły. Teraz mamy już, moi drodzy, prawie wieczór, zachodzące słońce i tutaj nic się nie dzieje. Natomiast w dzień tutaj uwijają się pszczoły i odlatują stałe, obładowane tym pyłkiem, tym wszystkim, są brudne i szczęśliwe jak nie wiem co. Tak więc to jest kolejny plus dla palm, że jednak owady z tego bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza podczas takiej zimnej wiosny, kiedy no niestety tych kwiatów jest jeszcze bardzo, bardzo mało. Te kwiatki, moi drodzy, no zbyt długo nie żyją. Tydzień, dwa w takim pełnym kwicie to byłoby marzenie. Było u mnie na przykład 3 lata temu, ale wtedy było bardzo, bardzo ciepło. Teraz zimna wiosna, w zeszłym tygodniu było 3 stopnie nad ranem. No i cóż, palma zareagowała tak, jak zareagowała, bardzo szybko zakwitła, potem przyszły deszcze, takie potężne burze, no i cóż, sypie się jak wściekła. Szczerze mówiąc, myślałam, że zrobię ten odcinek dopiero za jakiś tydzień lub dwa, no ale niestety, kwiaty, kwiaty i po kwiatach. Często spotykam się z pytaniami, czy to coś należy obcinać. Przy wielu roślinach obcina się kwiatostany tak, żeby nie osłabiać rośliny, zwłaszcza te egzotyczne, żeby one szły w liście. Moi drodzy, no tutaj, jeżeli mamy jedną, nie dojdzie do zapylenia, więc to po prostu obumrze, jak już zakwitła, to już wytworzyła te kwiaty. Warto to zostawić, no bo jednak po to mamy tą egzotykę, żeby mieć ten efekt wow. A jeżeli mamy dwie, no to wtedy albo się zastanawiamy nad tym, czy to osłabi roślinę, czy nie. Nie, to są drzewa. Moim zdaniem nie warto się pozbywać takich rzeczy. Jest to mit, że usuwanie w jakimkolwiek sposób wpłynie na wzrost. Jeżeli roślina ma dobre warunki, jest dobrze zabezpieczana na zimę, bądź jest łagodna zima, dostaje nawozów w sezonie, no to w tym momencie nie trzeba się w ogóle niczym przejmować. Po prostu zostawiamy, cieszymy się, damy kapkę więcej nawozu i to się wyrówna.
Tak więc, moi drodzy, sytuację mamy rozwiązaną. Tu mamy chłopaka, dziewczynka wygląda tak i więcej chyba nie musimy na ten temat wiedzieć. Cieszymy się palmami, palma sama w sobie robi już taki efekt w ogrodzie, że każdy powinien się zastanowić nad posiadaniem palmy, zwłaszcza tej, która wymaga najmniej obsługi. Więcej materiałów oczywiście macie na kanale, zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooka, tam można dać zdjęcia, można zadawać pytania, fantastyczni ludzie. Tam nie ma hejtu, w ogóle jest super grupa, ja się strasznie cieszę, że udało mi się zebrać tak fajną grupę ludzi już w potężnej ilości. Tak więc widzimy się na grupach i jeszcze pytanie do Was na koniec. Czy chcielibyście czat na żywo? Bo jeżeli chcielibyście, to piszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli uzbiera się jakaś grupka osób będących tym zainteresowanych, to ja się postaram to w najbliższym czasie zrealizować, jeszcze przed szczytem sezonu. A tymczasem życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się, pa!